dobra, ale tylko po to, żeby sprawdzić. Dalej, jedziemy dalej z nimi. Bardzo proszę. Witam wszystkich. Bogusław Dziok reprezentuje tylko i wyłącznie siebie. Dwa lata temu na ulicy 3 Maja w Katowicach podszedłem do stolika, na którym pisało Zmieleni.pl. Rozdawali baloniki, rozdawali m.in. założenia ruchu, który firmował Paweł Kukiz. Pytam się, czy Paweł Kukiz reprezentuje to stowarzyszenie? Nie, proszę pana, my reprezentujemy siebie, a Paweł Kukiz jest na doczepkę do nas. W tym momencie zwątpiłem w to, bo mówię, nie ma co iść do organizacji, która nie szanuje własnego wodza albo tej lokomotywy, która ciągnie to wszystko. Wstąpiłem do partii, zaangażowałem się w partię i co się stało? Wszyscy mówili, nie osiągniecie sukcesu. Osiągnęliśmy sukces. I co się stało? Panowie, których wysłaliśmy do Europarlamentu, skutecznie rozpieprzyli tą partię. Czyli jestem teraz encyklopedią zdarzeń. Ja po prostu wiem, że systemem partyjnym do niczego się nie dojdzie. Każda partia działa tylko i wyłącznie w tym systemie, który został z góry narzucony. Tylko i wyłącznie ruch, który jest ruchem niepartyjnym, może zmienić coś w moim kraju. Bo jak ja słyszę tutaj ludzi, którzy stoją na tym miejscu i mówią w tym kraju, to mnie cholera bierze. Bo to nie jest ten kraj, to nie jest miejsce na mapie, tylko nic tak dzisiaj nie powiedział. Patrzyłem, słuchałem. Powiedział. I teraz tak. Jest inicjatywa, która może spiąć to wszystko. Ta inicjatywa nazywa się 1polska.pl, firmowana przez pana Konrada Daniela, czyli redaktora z Podziemnej TV. Jeżeli chcecie, możecie się z tym zapoznać. Możecie kliknąć sobie tą nazwę, zapoznać się z jego odcinkami, a zwłaszcza z ostatnim, w którym on mówi jedną, ale to zasadniczą kwestię. Jeżeli będziemy mieli im więcej kandydatów z tej tak zwanej prawej strony, będziemy mieli więcej czasu antenowego do tego, żeby przedstawić swoje zdanie na temat obecnie panującego systemu. Jeżeli tych kandydatów będzie 10 z tej prawej strony, którzy nie zgadzają się z tym systemem, to będą przeciwko 4, którzy są za systemem. Czyli będzie to bardziej donośny głos. Czyli nie krzyczmy, że powinniśmy iść w jednym ruchu, z jednym przywódcą, bo wtedy tych 4 go zje. A w tym momencie tych 6 naszych może zezreć. Tych 4 i wszystkim tego życzę. Ja osobiście będę zbierał podpisy na Pawła Kukiza, na Adama Słomkę, na Jacka Wilka, na Janusza Korwin-Mikke i na jeszcze kilku innych facetów. Oczywiście na Gajowego zbierał nie będę. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę.